Ja będę liczył od 10 do 1, a ty będziesz wchodzić w trans. 10, 9, 8. Rozluźniesz się coraz bardziej. Twoje wibracje wzrastają. 7, 6, 5, coraz głębiej. 4, 3, 2, jeden. Jesteś w transie. Pani ma na imię? Dorota. Policzę teraz ci od 1 do 3 i połączysz się z duszą Doroty. 1, 2, 3. Już. Zobacz ją, gdzie ją widzisz, w jakiej sytuacji. Czy to jest tutaj, czy może w innym jakimś miejscu. W innych okolicznościach. Zobacz ją, jak ją zobaczysz, to mi powiedz. No, widzę postać w jakimś takim białym, nie wiem, habit z kapturem. Kaptur ma naciągnięty na głowę. Czy to sprawia wrażenie, że to jest habit zakonny? Tak wygląda. To teraz popatrz w oczy i potwierdź, czy to jest Dorota. Tak. Okej. Zwracam się teraz do Doroty. Dorota, słyszysz mnie? Tak. Ja pytam duszy przez Magdę. Proszę, nie. Dorota, słyszysz mnie? Tak. Czy wyrażasz zgodę na to, ażeby przeprowadzić tą sesję w twoim imieniu? I dajesz nam pełnomocnictwo, ażeby w ramach naszej wiedzy móc przeprowadzić tą operację? Tak. Świetnie. To teraz Magda. Zobacz, co to jest za czas, kiedy Dorota prawdopodobnie była zakonnicą. Gdzie to jest, kiedy to jest? Mężczyzna. Właśnie? To jest mężczyzna. Aha, czyli to jest mężczyzna. Ale to jest nasza dzisiejsza Dorota, tak? Tak. Aha. Więc jeszcze raz, gdzie to jest? I kiedy to jest, że jak ją widzisz tam? W tym habicie, powiedzmy. Nie mam czasu. Jak ma na imię? Brewik. Brewik? Brewik. Brewik, słyszysz mnie? Tak. Powiedz nam, dlaczego jesteś w takim białym habicie? Jesteś zakonnikiem? Jest formowany do zakonu. Aha, czyli jesteś takim nowicjuszem, tak? Powiedz nam, dlaczego zdecydowałeś się wstąpić do zakonu? Jaka jest przyczyna twojej decyzji? Mówił, że straci
stracił wszystko, stracił rodzinę i postanowił oddać się Bogu. Na skutek czego straciłeś tę rodzinę? Napaści jakiejś. Był pożar, zniszczyli wszystko, zabili. Kto niszczy? To jakaś wojna była? Jacyś nieprzyjaciele napadli? Jak to tam wyglądało? Co to była za wojna? Czy może zwyczajni bandyci? Rodzaj bandy. Rodzaj bandy. A w jakim kraju to się dzieje? To są... Magda, Włochy. Włochy. A który jest rok teraz? Jak jesteś w tym nowicjacie? To jest teren obecnych Włoch, ale wtedy Włochy nie istniały jako państwo. W okolicy Nursi. Nursi. Biały habit to raczej Paulini nosili. Czy jak twój ten zakon? No mówię, że Benedykt jest mu bliski. A, Benedykci. Benedyktyni. Czy po złożeniu ślubów ty będziesz klauzulowanym zakonnikiem, czyli tam będą duże obostrzenia, jeśli chodzi o kontakty ze światem zewnętrznym? Czy to nie ma znaczenia i nic takiego nie nastąpi później? Mówię, już żyję w odosobnieniu, ale to jest dla niego błogosławieństwo. Okej. Ale... Czy w tej regule, którą będziesz, jak już pełnoprawny zakonnik, będą obowiązywały jakieś obostrzenia i będziesz musiał ślubować pewne zobowiązania z tym związku? Już ślubował częściowo. A, rozumiem. Magda, teraz policzę ci od 1 do 3. I dojdziesz do momentu, kiedy ten brewik składa te śluby ostateczne. 1, 2, 3, już. Opisz tą ceremonię. To wygląda jak też święcenia kapłańskie, leży krzyżem. Twarzą do posadzkim? Tak. A teraz ważne, bo to jest przed, tuż przed. Teraz jest ważne do momentu, kiedy on składa te swoje śluby. Powiedz nam, nie chodzi o dosłowne tego, tylko na czym polegają te śluby, jakie te śluby. Co on ślubuje konkretnie? Czystość i stałość miejsca. Głośniej proszę. Czystość i stałość miejsca. I stałość miejsca. A jeśli chodzi o takie rzeczy jak zachowanie milczenia lub zachowanie tajemnicy, coś się tam jest w tych ceremoniach? W samej ceremonii nie. Potem coś nastąpiło, coś się wydarzyło. To wejdź w to i szczegółowo mi opisz właśnie pod tym kątem. Jak on już głośniej, głośniej. W podeszłym wieku coś się wydarzyło. Poprzednim czym? W podeszłym wieku. Aha. No, co się wydarzyło? Jeszcze nie wiem, ale słyszę, że ktoś mówi, to ma zostać tajemnicą. Czego ma dotyczyć ta tajemnica?
ma milczeć, ma nikomu nie mówić. Jeszcze nie widzę, czekam. Poczekamy. To na pewno jest ważne. Ktoś został otruty. Ktoś został otruty? Kto został otruty i dlaczego? Jakieś, nie wiem, stronnictwa były. W tym zakonie? Tak. Nie wiem, czy przeora chyba. Jedna grupa przeora otruła? Tak, ten Brewik był. Był? Świadkiem. Tak. I jakby wymusili nad nim tą decyzję, tą przysięgę, że na ten temat musi zachować milczenie i nikomu nie może powiedzieć, co i dlaczego się stało, tak? On sam był zagrożony. On sam był zagrożony, tak? Tak, albo oddaleniem, znaczy wyrzucić go nie mogli. Ale w zamian za milczenie miał uzyskać jakieś korzyści w samym klasztorze. Na czym miały polegać te korzyści? Pozycje. Tak. Już w tym V wieku takie cuda się działy? To znaczy cuda w sensie negatywne cuda. No dobrze, przyjmujemy do wiadomości. Teraz przechodzimy. Brewik, cały czas mnie słyszysz, tak? Tak. Przechodzimy do momentu, kiedy się zbliża śmierć. Ale jeszcze nie umierasz, jeszcze twój umysł pracuje świadomie całkowicie, ale już za niedługo nastąpi śmierć. Powiedz nam, czy masz w pamięci to, że kiedyś tam przyrzekałeś milczenie i zachowanie tajemnicy? Pamiętasz to wszystko? Tak. A czy czasem nie zdradziłeś komuś właśnie tej tajemnicy, nie powiedziałaś komuś coś na ten temat wcześniej, przed tym momentem, kiedy za chwilę nastąpi śmierć? Nie. Nie wyjawiłeś do końca, tak? Potwierdź albo zaprzecz. Nie wyjawiłeś? Tylko prawda cię wyzwoli. On już mówi o ostatniej spowiedzi. Próbował. Ale był bardzo słaby i chory. I z tą tajemnicą nie wyznałeś tylko na tej ostatniej spowiedzi. Umarłeś, tak? Tak. To teraz Brewik, opowiedz mi. Dosłownie powiedział, nie przeszło mi przez gardło. Nie przeszło ci przez gardło. To teraz się zwracam do naszej obecnej Doroty. Widzisz to wszystko, co się zdarzyło kiedyś w twoim wcieleniu dawnym? I potwierdzasz, że dajesz nam pełnomocnictwo, żeby się po prostu rozprawić z swoimi dolegliwościami? Tak. Okej.
teraz Brevik, umarłeś, opuszczasz ciało i mów mi, co się dzieje z twoją duszą. Czy ktoś przyszedł ci na spotkanie? Co się działo? W jakich warunkach odzyskałeś tak jakby świadomość po drugiej stronie? Czy byłeś samotny, czy ktoś był z tobą? Jak to tam wygląda? Prawie, że pojawili się jego nieżyjący współbracia. Zakonnicy, tak? I jak cię przywitali po drugiej stronie? Bardzo serdecznie, ciepło. O, dobrze, czyli jest w porządku. Ale teraz przypuszczam, że jesteśmy już na dobrej drodze, żeby się tego pozbyć, bo te obecne dolegliwości z piątą czakrą najprawdopodobniej prawie, że na 100% wynikają właśnie z tamtego zdarzenia i tego przyrzeczenia, że nic nie powiesz na temat różnych tajemnic, do których się zobowiązałeś, będąc tym zakonnikiem, ale teraz, Magda, zawieszamy tamtą sytuację, a robimy skan energetyczny tutaj Doroty. Dokładny, od góry, czy tam w ciele energetycznym stwierdzisz jakieś blokady lub podczepy lub chipy. Po kolei od głowy, głośno i wyraźnie. Jakieś takie wirujące dyski widzę wokół, tutaj na wysokości czoła. Wirujące dyski na wysokości czoła. Jakie wielkie są te dyski? Znaczy tak, tak. A drugi tak jakby poprzecznie krąży tutaj, w tym miejscu, na czakrze, tak tutaj na wysokości oka, a tutaj gardła, ale to wiruje w tą stronę, a to prostopadle do tamtego. Dobrze, to teraz musimy stwierdzić, czy ktoś z zewnątrz pozakładał te dyski. Najpierw popatrz na tą czakrę trzeciego oka. Czy Dorota sama w tym lub w poprzednich jakichś wcieleniach sobie to tam zainstalowała? Jest bardzo nieprzyjemne w dotyku. Głośniej. Bardzo nieprzyjemne w dotyku. Tak. Jaką rolę to pełni obecnie? Nie wiem, to jest tak ostre, jakby... mogło przecinać ciało. Czekam na informację, bo na razie nic nie widzę. Poczekamy, skup się. A tak nawiasem mówiąc, dwa razy głośniej, jak mówisz. Nie wygląda to na instalację żadną. Nie widzę. Jeszcze sprawdzę. To przy okazji, jaką to w tej chwili pełni rolę w energetyce Doroty? To jest kropnie.
takie nieprzyjemne, nie wiem. Policzę ci od 3 do 1 i dojdziesz do momentu, kiedy to powstało. Bez względu kto to zrobił. 3, 2, 1 i już. W jakich okolicznościach Dorota sobie to zafundowała lub pozwoliła na to, żeby to tam zaistniało? To w tej chwili taki wirujący dysk, bardzo ostre, to jest jak dużo cieńsze niż piła tarczowa. I dobrze, dużo ale jaką to pełni rolę? Nie widzę tego jeszcze. Poczekamy. Zwracam się do duszy Doroty. Dorota, kiedy to zaistniało w twojej energetyce i na skutek czego? Masz taką wiedzę? Mówi coś o torturach. Kiedy te tortury i kto je stosował z ciebie? Mówi barbarzyńcy. Barbarzyński lud, który nas podbił, ale on był bardzo nowoczesny. Ci barbarzyńcy byli bardzo nowocześni? Tam posiadali dziwne narzędzia, jakich myśmy nie znali. No dobrze. Ja teraz na podstawie zezwolenia Doroty rozkazuję wykonawcom, tym barbarzyńcom, jak ich Dorota nazywa, żeby się tutaj zjawili, przynajmniej dowódca, który zna tą sytuację. Policzę do 3 i on musi się tutaj zjawić, bo taka jest wola w energetyce Doroty. 1, 2, 3, już. Zobacz go. Wygląda jak ubranie ma, jak takie arabskie, albo też mi się nasuwa Turek. Turek. Do tego Turka się zwraca. Kim jesteś? Jakie nosisz imię? Jakiś Abim Herst. Powiedz nam, dlaczego torturujesz tą istotę, obecną Dorotę? Traktujesz, dlaczego? Jakie masz do tego prawo? Mówię, bo jest jak bydle. Jak co? Jak bydle. Bo jest jak bydle. Bydle. Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Ty tylko tak uważasz, dlatego że ty jesteś po tej drugiej stronie, niestety. Ale w
jakich okolicznościach spotkałeś się z tym torturowanym, z tą torturowaną istotą, naszą obecną Dorotą? Jakoś wojna, najazdy religijne, były napady. No mniej więcej rozumiem. Ale, moi drogi, bez względu na to, czy w dalszym ciągu uważasz, że miałeś prawo do tego, żeby się znęcać nad tym niewolnikiem, nad tym napadniętym, czy czujesz, że postępowałeś niewłaściwie, może zmieniłeś poglądy, w tej chwili, na podstawie decyzji wolnej woli, to narzędzie, które miałeś do torturowania Doroty, po prostu staje się bezużyteczne, nieczynne i rozpływa ci się w twoich rękach. Już nigdy nikogo nie będziesz torturował w ten sposób. Wykonać natychmiast już. Magda, co się dzieje? To się tak rozlało jak gorący metal. Jak tęcz, tak. Dobrze. I teraz, jeśli chcesz, to mogę cię przeprowadzić, pomóc ci przeprowadzić na wyższy poziom. Do tego Turka się zwracam. Jeśli nie, bo uważasz, że jesteś mądrzejszy, ale na pewno będziesz cierpiał z tego powodu jeszcze nie wiadomo jak długo, to pozwalamy ci odejść swoją drogą, a Bóg zadecyduje, co z tobą zrobić. Odejdź na zawsze i nigdy nie będziesz miał wstępu ani do Doroty, ani tutaj do nas. Odchodzi? Tak. Dobrze, czy teraz ta tarcza, która tu przed Dorotą na czakrze trzeciego oka latała, jeszcze istnieje? Jeszcze zanika. Zanika. Dobrze, to będzie zanikać. A teraz się zajmiemy tą na gardle. Czy to jest z tego samego okresu, czy to jest może jakaś inna przyczyna? Ktoś inny jej to tam zamontował na tę gardle? Tu już da się czytać emocje. Takiej autodestrukcji. Jakieś bardzo silne programy. Czy to jest samoniszczące. Czy to jest związane właśnie z tamtym wydarzeniem, z tego wcielenia, kiedy był zakonnikiem Brewik? Czy to jest inne momenty? Tam jest wiele różnych wcieleń. I to się nawarstwiało poprzez różne tego? A sam początek, kiedy nas miał miejsce, właśnie wtedy, kiedy był Brewikiem? Sprawdzę to jeszcze. Sprawdź. Było coś wcześniej, chyba w Egipcie. Wejdź w ten moment. Była kobietą wtedy. I jaką miała pozycję społeczną lub funkcję? Albo służyła przy świątyni, albo byłaś kapłanką. Nie widzę.
raczej służyła przy świątyni w jakim charakterze? Męskiej. Służąca, ale jakie czynności wykonywała? Była świadkiem jakichś tam ceremonii, które były, no powiedzmy, podejrzane lub w ogóle powiedzmy, przy czym uczestniczyła i jakie miała zajęcie przy tym? Znaczy ona była, z tego co widzę, wtajemniczona, ale w taki sposób tajemny i nielegalny. Ona prawdopodobnie miała, była w związku z jakimś jednym z kapłanów. Dość dziwne, jako że albo była, jeśli była wtajemniczona, to musiała być kapłanką. On jej wyjawiał tajemnicę i w ten sposób ją wtajemniczał. A po co to robił? Dlaczego? Miał chyba wobec niej jakieś zobowiązanie, wyrzuty sumienia, to widzę. Chyba było uczucie mocne. No ale te tajemnice, które jej wyjawiał, w jaki sposób ona wykorzystywała? Nie wykorzystywała tego, ale to ją obciążało. Nawet sam związek był nielegalny, tajemnicy i był nie czymś niestosownym i nielegalnym. I wtedy zaczął się problem z tymi tajemnicami, z tymi zobowiązaniami, żeby nie wyjawiać przyrzeczanych tajemnic, tak? Sprawdzę, czy jeszcze wcześniej czegoś nie było. No, sprawdź. Bo to zobowiązanie mnie zastanawia, tak jakby najpierw tak jakby byli rodziną, on był jej bratem, ale to jest niemożliwe, chyba że nie mieli związku krwi. A może mieli związek krwi? Nie, no, wtedy w Egipcie były również takie małżeństwa wśród rodzeństwa. Może, zastanawiam się, czy oni wcześniej głośniej. Czy nie są jakąś taką relacją karmiczną. Sprawdzę to jeszcze. To szukaj jeszcze wcześniej, kiedy to się zaczęło z tym gardłem. Z tymi tajemnicami. Z tymi ślubami odnośnie zachowania tajemnicy. Czy jeszcze coś było wcześniej? Jest też podobna sytuacja, ale jeszcze nie szczytuję. Albo przedsumeryjski, albo sumer. Co się tam wydarzyło? Powiedzmy w tym sumerze. Czy to jest okres, kiedy jeszcze Anunnaki tutaj się plątali na ziemi? To właśnie są jakieś istoty, które... Tak jakby jej taką... Głośniej, zlituj się nade mną, kobieta.
Chwila, muszę się temu przyjrzeć. Okej. Okay. Bo to tak jakby wczepiali jakiś gen albo funkcję, rodzaj takiej programu, nie wiem, zależności. No to znana historia. Faktycznie bardzo dawno to było. No, stało się, no, w każdym razie trochę tam nam pomieszali w tych naszych genach ludzkich, ale to jest nie do odkręcenia, jeśli chodzi o ciało, natomiast jest do odkręcenia energetycznie. A ja spróbuję sobie porozmawiać z jakąś władzą spośród tych Anunnakich, którzy się zajmowali tym programem. Ja go tutaj zapraszam. Stoi w takich bardzo bogatych szatach. Jego wysokość, jakbyś określiła? W stosunku do ludzkiej. Nie mam odnośników, ale mam poczucie, że jest wysoki bardzo. No tak, nie wiem, razy 5. Witaj. Słyszysz mnie? Zechcesz ze mną rozmawiać? Jesteś w polu energetycznym naszej tutaj Doroty w tej chwili i tak jakby powinieneś przyjąć do wiadomości, że należałoby odpowiadać na moje pytania. Może nie tyle on, co ślady po nim są w energetyce. Powiedz mi, bo mnie, jaki był cel tych waszych eksperymentów, tych zmian genetycznych, które przeprowadzaliście na ludziach? Niby Sumerowie to później opisali mniej więcej, ale chciałbym usłyszeć od ciebie bezpośrednio. On bezpośrednio zaszczepił poczucie winy i... Poczucie winy? A z jakiego powodu ludzie ciężar mieli... I ciężar gatunkowy związany z przekazywanymi informacjami. Oj Boże, kochany. No i widzisz, mój drogi, tyle tysięcy lat i to się ciągnie u nas i jeszcze są ślady jakieś w tej energetyce wśród niektórych ludzi. No, ale nie będziemy się tutaj teraz za tego, no, ale dziękuję ci za to wyjaśnienie. A jeszcze zapytam z ciekawości, ale to już jest moja ciekawość. Czy w tej chwili, zobacz, czy jeszcze coś robicie, próbujecie dokonywać jakichś zmian w genetyce ludzkiej, w gatunku ludzkim? Już nie musimy. Już nie, osiągnęliście swoje i tego. A macie zamiar jeszcze tutaj się gdzieś jakby fizycznie pojawiać w jakichś waszych celach, czy już wasza misja odnośnie Ziemi jako planety i ludzi została zakończona? Na tym etapie dzieło zostało dokonane. Okej, okay, no dobra. Dobra. Sam też tam coś maczałem palce w tym całym interesie, no ale to jest tylko taka moja uwaga nieistotna. Dobra. Ale czy ci się to podoba, czy nie, w tej chwili energetycznie odnośnie tej naszej tutaj Doroty, energetycznie zmienimy ten program. W ciele to nie jest taka prosta sprawa, ale energetycznie to usuniemy i ta tarcza, objaw tej waszej ingerencji,
która gdzieś się tej plącze na tej piątej czakrze zostanie zlikwidowana. Co ty na to? Mówi, skoro musi. No takie jest życzenie, bo tam się nawet w ciele obecnie po tych tysiącach lat jeszcze się tam jakieś tego ślady niekorzystne dla jej ciała się dzieją. Dobra, czyli teraz policzę do trzech i nastąpi proces rozpuszczania tej jakby blokady na tym gardle i już nie będzie możliwości blokowania jej wysławiania się i ta blokada, zobowiązanie do zachowania tajemnicy zostanie zlikwidowana i już proces się zaczyna i szybko się skończy, a ty możesz wracać do siebie. Idzie energia. Przy okazji popatrz na tarczycę fizyczną Doroty. Co się tam dzieje w tej chwili? Na z lewej strony widzę ciemny, tak jakby płat. Czy tam następują w tej chwili jakieś zmiany? Energetyczne w obrębie tej tarczycy. Tak. No aż to sprawdzę. Czy tam się coś... Mogę cię dotykać? Będzie ją też oczyścić, bo bardzo dużo ma właśnie poczucia winy i takiej niskiej samooceny. Zaraz się tego pozbędziemy, bo bardzo opornie zaczęło to jednak działać. Na tą tarczycę zaczyna się to rozkręcać. To jakby proces naprawy tej tarczycy następował, jak to widzisz? No ja to widzę cały czas. Aż szczypie. Nie jest to takie, jak czasami, aż do końca ręki, ale szczypie bardzo wyraźnie. Tak jakby, ja to widzę tak jakby od środka wychodziły takie szczępy i się odklejały i gdzieś tam wylatywały na zewnątrz. Tak to widzę. Zwykle idzie do środka, ale widocznie tym razem tak jest lepiej. Trzeba się tego pozbyć. Mówiłeś przed chwilą, że tam jeszcze jakieś poczucie winy, jakieś coś. No tak jest. Gdzie to siedzi? W której części ciała? Cała tutaj jest taka obleczona. Od kręgosłupa jakby taką pajęczynę miała, nie wiem, rodzaj jakiejś takiej. Sama się to zafundowała? Tak, na barkach tutaj, brzuch. Dorota, chcesz się tego pozbyć, takiego poczucia winy
poczujesz się wolna, jeśli tego pozbędziesz. Tak. No to teraz. Do duszy mówię. Do duszy. No tak jakby nigdy nie dawano jej prawa głosu do wypowiedzenia swojego zdania. No to teraz. Nie wysłuchiwano. Ja rozumiem ten tego proces. Dorota, dusza Doroty, weź, masz takie taki, taką otoczkę na ramionach, tutaj w okolicach gardła, na ramionach, która jest tak jakby przeszkadza ci być wolnym z racji właśnie tego poczucia winy, jakiś tego, weź to, zetrzyj to z siebie, zetrzyj i wrzuć do ognia. I to się spali, a ty od razu poczujesz się wolna, jak ptaszek, żadnych ograniczeń emocjonalnych, będziesz mogła normalnie rozmawiać o swoich problemach, oczywiście ze swoimi bliskimi i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby paplać wszystkim dookoła o tych sprawach, ale będziesz czuła się wolna, nieskrępowana. Ten proces na tej tarczycy jeszcze przebiega, jeszcze to ciągle coś tam jest tego, dość dużo. To się nie da na raz. Ale ten proces będzie trwał. Powinno to ustąpić całkowicie. Muszę wyprawić rękę, bo mi tam szczypie jeszcze, tylko żeby świeca zgasła. No i na tarczycy wyłazi cały czas. Okej. Zobacz teraz na ten welon, co on miała takie tego, rzuciła to? Zwija to w takim... Zwija. Tak. Też w ogień rzuć. Niech to zniknie na zawsze. Poszło? Jeszcze. Oj, wszyscy. I padło takie zdanie, żeby wybaczyła sobie wszystko to, co nosi w sercu. Wszystko do siebie. Dorota, jeśli masz jakieś jeszcze wyrzuty sumienia, czy to uświadomione, czy może jakieś takie nieświadome, wszystko to powyrzucaj z twojego serca. Jeszcze raz ci przypominam, że jesteś dzieckiem Boga i masz prawo do wolności. I tak naprawdę jesteś wolnym, tylko sama narzucasz sobie te ograniczenia, narzucałaś. No, inni się tam do tego też przyczynili, ale tośmy się już tego pozbyli, jeśli chodzi o innych. Dobrze, Magda, procesy niech przebiegają, a ty dalej rób skan, czy tam jeszcze coś jest w ciele przy okazji. W energetyce najpierw.
taka sieć naczyń, jak taka pajęczyna, ale to bardziej naczynia nerwowe albo krwionośne, albo jakiś taki układ. To jest niezależne, to jest ciemne bardzo. Wokół kręgosłupa tak jest. Co to jest, kiedy powstało? W tym środkowej części. To jest w energetyce, czy w ciele jakieś tam? To jest dosyć mocne. To jest raczej zamontowane. Bo, a któż jej to tam zamontował, kiedy? Widzę jakąś taką poczwarę. Głośniej powtórz. Widzę jakąś poczwarę taką. Sprawdź jego DNA, co to jest, homoid, czy jakiś jaszczur, czy jakiś owad, czy co jest. To jest jakaś podległość jaszczurom, nie jest to szarak. Dobrze, pogadamy z nim. Ale to jest jakaś... istota bardzo zdegradowana. Ale czy ma swoją wolną wolę? Nie. Nie ma. To jest tylko narzędzie jakiegoś tam wyższego, tak? Dobra, do niego się zwracam. Ponieważ nie chce mi się tam dociekać, jakie jest twoje imię, będę cię nazywał Poczwara. Czy ci się to podoba, czy nie. I teraz zawezwij swojego pana. Tego, który ci wydaje rozkazy, bo taka jest wola Doroty, a ja mam prawo w jej imieniu żądać, żeby się zjawił ten ważniejszy. No, zjawił się. Głośniej. Zjawił się. I jego jak określisz? Jeśli chodzi o gatunek? Jaszczur, ale taki bardzo dostojny i... No witaj, mój drogi. Powiedz nam, kiedy dostałeś to jakby przyzwolenie, zgodę Doroty na to, żeby tam manipulować z jej energetyką i ciałem? Chodzi o te okolice kręgosłupa. Co to jest za program? Co tam kombinujesz? Gdy prosiła w rozpaczy o pomoc. Ale na jaki temat rozpaczała? Jaka była przyczyna jej rozpaczy? Szukała pomocy, bo czuła się bezradna. Ale w jakiej materii? W czym była bezradna? Co jej doskwierało? Jakiś problem, nie mogłam go przezwyciężyć. Prawdopodobnie to było związane z pracą, ale też z własną jakąś taką niemocą. Aha. No i skorzystali z okazji, tak? Dorota, chcesz się tego pozbyć? Tak. Tej pseudoopieki tego jaszczura. Chcesz się pozbyć? Tak. Dobrze. No to, mój drogi, nie będziemy tu wojować, tylko z łaski swojej, na podstawie decyzji Doroty, zabierz te swoje tam ograniczenia w okolicach jej kręgosłupa lub wszystkie inne, które z twojego, tak jakby, nadania jeszcze są w ciałach Doroty. No i rozstajemy się. No ona w tej chwili widzę, że jest porośnięta. Tutaj tak jakby to były takie porosty. No ten lewy bark tego, tak. Tutaj w ogóle wszędzie. To też sprawka tego jaszczura? Tak, to jest wszystko to. Zabierz to na miłość boską. No widzisz, że już koniec twojego panowania, jeśli chodzi o Dorotę. No, nie mam czasu ani ochoty, żeby tak w szczegółach tego. Zabierz to wszystko i będzie zgoda.
co idzie. On na pewno korzysta z jej energii, tej negatywnej, w sensie negatywnej, no dla niej szkodliwej, dla niego smacznej. Zabieraj to wszystko na miłość boską. Taka jest wola Doroty i takie jest boskie prawo. Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Zaczyna odlepiać, zaczął od lewej ręki. No tam był najwięcej porad. Dobrze. Okolice łopatki, barku. To jest druga ręka. I powoli schodzi w dół po kręgosłupie. Wokół bioder też takie było. Pod kolanami uda też. To wszystko się w tej chwili oddziela od ciała i energetyki, to było dosyć mocno wrośnięte w ciało, w stawy, przede wszystkim w kości. No, przez parę tysięcy lat była narażona na różnego typu tego. Dobra, ale chwila cierpliwości, wszystko się da zrobić. Michale, popędź tego rada, żeby szybciej to tam... No w tej chwili regenerują tkankę, bo to już odklejone jest. Ale ślad został bardzo wyraźny. Tutaj u podstawy czaszki też widzę, że coś było. Nawet za uszami gdzieś takie bardzo delikatne siatka. W tej chwili dużo energii leczącej idzie, uzupełniającej te martwe takie pola. Lewa strona jest zrobiona praktycznie, teraz środek i prawa. Też otworzyli czakrę stóp, bo były przeblokowane, zupełnie zaczopowane.
Czyli w tej chwili dużo tej energii spływa przez stopy. Wychodzi. Dużo w sercu bojaźni jest takiej lęku. Do duszy Doroty. Dorota, widzisz to wszystko? Tak. Jak się czujesz? Dużo lżej. Ale jeszcze coś tam czujesz, że coś jest nie tak w twoich ciałach? Coś jeszcze uwiera i gnicie. Gdzie? Uwiera i gnicie. Wszystko to zaraz posprzątają. Tutaj w okolicach czakry serca jakieś takie, nie wiem, rodzaj kamyków po prawej stronie. A to by było przez kogoś założone, czy sama tam na skutek tych swoich przejść sobie to tam zafundowała? Są ślady po jakichś zdarzeniach. Wszystko to wyczyścić. Tak wygląda, jakby miała kiedyś faktycznie trepanację czaszki robioną na tej wysokości. Idzie cały czas regeneracyjna energia uzdrawiająca. I też oczyszczającą. Teraz jakaś regeneracja lilit jest, bo takie ściśnięte jakieś są bardzo. No, wątrobie, tak jakbym przy woreczku żółciowym. Trochę jakichś kamieni było, większych i mniejszych. Miałaś jakieś problemy z wątrobą? Jeszcze właśnie.
Okej, okay, tak wygląda, że jest posprzątana. No to dziękujemy za pomoc. I teraz rzut na całą energetykę Doroty, jak ona w tej chwili wygląda. Przepływy energii. Powoli przywracają do takiej, no, powiedziałabym, na pół gwizdka, jak normalnie. Są jeszcze słabe. Nie naraz zbudowali Kraków. To jest proces. No to cały czas jeszcze wychodzi. Bardzo dużo tego jest. Może będzie szybciej, jak ją weźmiesz jeszcze dodatkowo pod wodospad energetyczny. Ciągle brudy spływają? Tak, teraz się żołądkowi przyglądam. Też coś tam jest. Jeszcze się uruchamiają te połączenia energetyczne, to takie rozbłyski są jakby mikro wyładowania. Zawsze się tak dzieje przy innych klientach? Pierwszy raz widzę coś takiego. Dlatego o tym mówię, bo normalnie to tak jakoś nie do tego stopnia, żeby... A ta wypływająca energia już jest mleczysta? Do ziemi czy... Jeszcze nie, jeszcze chwilę. Jeszcze nie. No teraz wszystko wyszło. Okej. Okay. Teraz do duszy Doroty się zwraca. Widziałaś to wszystko, co się działo i zrozumiałaś przyczynę tego, skąd się u Ciebie brały te wszystkie problemy? Widzisz to? Tak. I teraz mi powiedz o tych oczyszczeniach wszystkich. Jak się czujesz? Tylko dużo lepiej. Ja już to określiła w skali od 1 do 10, czyli 10 to jest bardzo dobrze,
A jeden to jest ten stan początkowy. Na jakim poziomie byś ustawiła teraz swoje samopoczucie? 8. Bardzo dobrze. Możesz żyć 100 lat. Ale... chyba zakończymy teraz już tą sesję. Natomiast... Doroty, do duszy się zwracam. Widziałaś te wszystkie procesy, widziałaś to i teraz ja stawiam przed tobą takie lustro magiczne i ty popatrzysz w to lustro i mi powiesz, kim ty jesteś tak co do istoty. Nie zobaczysz swojego odbicia fizycznego, tylko zobaczysz i mi powiesz, co widzisz w tym lustrze. I już. Co tam jest w tym lustrze? Kim ty jesteś? Światłem. Jesteś światłem. I niech tak pozostanie. Jesteś dzieckiem Boga, jesteś światłością ze światłości. Oczywiście tu na tej ziemi to mamy takie warunki, jakie mamy, ale co do istoty jesteśmy boscy. Daj, dodaj jeszcze światłem i nadzieją. Światłem i nadzieją. No tak, tylko po co nadzieja, jeśli my wiemy na pewno, że tak jest. No ale dobrze, przyjmujemy. Teraz do fizycznej Doroty. Masz jeszcze jakiś problem, który chciałaś stwierdzić? A fizycznie jak się czujesz? Dobrze. Lepiej? Lepiej. Okej. Okay. No to ty nie jesteś w transie, ja Magdę będę wybudzał, a ty w międzyczasie też będziesz mogła wstawać. Magda, jak zwykle do 5. 1, 2. Wracasz, jesteś tu. Doenergetyzuj się, doenergetyzuj się. Pooddychaj głęboko.